Witajcie moi drodzy, znowu jestem tym razem w odcinku, o który ubiegało się w komentarzach, a także w wiadomościach prywatnych na Instagramie i Facebooku bardzo wiele osób. Zatem dzisiaj dla Was odcinek z całym tripletem, z całą gamą, paletą Ben Brackenów, czyli nie wiem czy już osławionej, to chyba jeszcze nie, ale na pewno sławnej albo intrygującej wielu konsumentów serii Single Maltów z Lidla. Jak zapewne pamiętacie, a na pewno pamiętają osoby, które już subskrybują mój kanał i oglądają moje odcinki od jakiegoś czasu, z Ben Brackenem ze Speyside spotkaliśmy się już wcześniej. Po tej degustacji, po odcinku wielokrotnie, a przynajmniej kilkakrotnie używałem go do kalibracji podczas spotkań z innymi whisky. Podczas tychże kalibracji stwierdziłem, że dając Benowi Brackenowi Speyside 71 punktów, byłem dla niego być może odrobinkę łagodny, no ale słowo się rzekło. No i cóż, kiedy Ben Bracken Speyside pojawił się w Lidlach, natychmiast zaczęliście pisać: panie Tomku, single malt w Lidlu, sprawdzimy czy nie sprawdzimy, jak to będzie. Sprawdziliśmy od razu, zresztą w social mediach było z tym sporo zabawy. Natomiast okazało się, że ten Ben Bracken chyba zażarł, mówiąc tak językiem handlowym, i okazało się, że krótko po nim pojawiły się dwa następne, czyli Ben Bracken Highland i Ben Bracken Isla. No i natychmiast pojawiła się właśnie lawina zapytań o to, czy będą. A więc, już zresztą obiecywałem kilka razy, będą, jesteśmy, nagrywamy. W sumie nie wiem, dlaczego ja mówię jesteśmy. Czasem się nad tym zastanawiam. Nie jesteśmy, tylko jestem i nagrywam. Ale no tutaj w postprodukcji weźmie udział jeszcze mój team, także niech będzie, że jesteśmy. No i teraz tak, moi drodzy. Tutaj jest kilka ciekawych, interesujących koncepcji. Mamy dzisiaj co robić, więc ja już, jeśli pozwolicie, podwinę rękawy i wezmę się do roboty. I teraz tak, jeśli miałbym wymienić dwa takie największe mity marketingowe w świecie whisky, albo największe takie, jakby to ładnie ująć, mylone czy chybione koncepcje, to pierwszą z nich byłoby, że whisky im starsza, tym lepsza. Co oczywiście jest tematem na inny odcinek i z grubsza jest prawdą, natomiast na tej prawdzie sprytny producent również może kapitalizować. Ponieważ whisky jest im starsza, tym lepsze, to jest prawda, ale małą gwiazdeczkę stawiamy pod warunkiem, że mówimy o beczkach o zbliżonym charakterze i wysokiej aktywności. Natomiast kiedy używamy różnych beczek i kiedy te beczki mają różną aktywność, zdarza się, że whisky bardzo stara może być wcale nieatrakcyjna, a whisky bardzo młoda może być bardzo atrakcyjna. Także trzeba na to uważać, ale o tym może powiemy sobie kiedy indziej. Natomiast drugą taką koncepcją chybioną w świecie whisky jest to, że światem whisky rządzi idea terroir, którą na pewno znają miłośnicy win, czyli koncepcja, w której to pochodzenie trunku ma bardzo duży wpływ na jego smak, aromat, na to jaki on jest. I w przypadku win faktycznie można powiedzieć, że wino jest, nazwijmy to, taką pochodną tego owocu, z którego powstaje, a owoc ten jest oczywiście bezpośrednią pochodną gleby i warunków atmosferycznych, które nad tą glebą panują w czasie jego wzrastania. Ale to ładnie mi się nawet powiedziało. Wzruszyłem się trochę, bo ja nie jestem jakimś gościem, który zna się na winach. Natomiast choć myślę o tym, czy nie nagrać odcinka o szablowaniu szampanów, czyli sabrasz. To jest coś, co prywatnie lubię. Oczywiście zwykle na imprezach dla żartu, ale pomyślałem sobie, że byłoby to ciekawe, żeby się z Wami tą wiedzą tajemną podzielić. Więc jeśli Was interesuje, wiecie, co robić w komentarzach. Też myślałem o jakichś odcinkach szampan, prosecco, kawa i różnice między tymi winami, bo to akurat są wina, które pijam dość często i gęsto. Także jeśli macie ochotę pójść ze mną w takie tango musujące, bąbelkowe, dajcie znać. Dobra. No i teraz tak, moi drodzy, więc jest taka koncepcja w winach, jest też taka koncepcja w whisky, że whisky z różnych regionów to whisky, które smakują zupełnie inaczej. I jakby nie było, jest to prawda. Natomiast prawda ta jest o tyle chybiona, że okazuje się bardzo szybko, że whisky z tych samych regionów też smakują zupełnie inaczej, więc wcale nie jest tak, że bierzemy sobie łyka whisky, mówimy: o panie, to jest na pewno Highland 100%, albo to jest na 100% Isla i tak dalej, i tak dalej. Na Isli, która słynie z whisky dymnych, produkuje się też whisky niedymne. W Speyside, które słynie z whisky niedymnych, produkuje się też whisky dymne. Można spotkać dymnego Benriacha, można spotkać dymnego Glenfiddicha nawet. Także no, te wszystkie te reguły, takich, te regionalne, zostały już dawno temu połamane. Natomiast cały czas
branża whisky, jak widać zresztą, kapitalizuje na tej koncepcji regionalności. W tej chwili oficjalnie i prawnie dozwolone jest wyróżnianie 5 regionów produkcji whisky. Jest to Lowlands, Highlands, Speyside, Campbelltown i Islay. Natomiast problem polega na tym, że o ile Speyside jeszcze można się jakoś zgodzić, że niech zaistnieją tam jakieś generalizacje, że są to whisky słodkie, często z wykorzystaniem beczek poszery, że mają charakter deserowy, owocowy itd., itd., no to w przypadku Lowlands i Campbelltown ciężko jest tutaj dywagować na temat charakterystyki regionu, ponieważ regiony te mają wydźwięk nieco bardziej historyczny niż praktyczny. W Campbelltown w tej chwili działają 3 destylarnie. No nie jest to bardzo dużo, prawda? W Lowlands zresztą mówimy o podobnych liczbach destylarni, także ciężko tutaj mówić o jakiejś wielkiej regionalności. Islay, tak jak powiedziałem, no Islay niech będzie, kojarzy się z tym wielkim dymem, chociaż tutaj Bunahaven i Bruichladdy troszeczkę są przeszkodą, ale są też czasem dymne Bunahaven. Bruichladdy przecież robi Port Charlotte, także też robi dymną whisky, niech będzie. Największy problem, jaki mam, zaczyna się w Highlands, ponieważ kiedy mówimy o Highlands, no to chcielibyśmy powiedzieć, o tak, to są whisky takie bardziej narowiste, zbożowe, z odrobiną dymu, wrzosu i tak dalej, i tak dalej. Nie do deseru, a na przykład do jakiegoś mięska czy tam czegoś. No fajnie, tylko że problem jest taki, że jak zaczniemy sobie to Highlands analizować, no to nagle okazuje się, że jeśli chcemy sobie porównać na przykład Clynelisha, Obana, Old Pulteney i Glenmorangie, a jeszcze Dalmora, no to nagle się okazuje, że te whisky są całkowicie inne i ciężko jest generalizować. A jeszcze ciężej się robi, kiedy się okaże, że nagle ten region Highlands uwzględnia także Islands, czyli Highlands i Islands, czyli po polsku powiedzmy pięknie pogórze i wyspy, to regiony produkcji whisky, które również mają wielkie zróżnicowanie, ponieważ gdybyśmy chcieli Highlands zaliczać, czy wyspy zaliczać do Highlands, no to nagle pojawia się Talisker ze Skye, któremu przecież zdecydowanie bliżej do Islay niż do Highlands, no bo nie jest to whisky potężnie dymne, ale jednak wyraźnie dymne, prawda? No i dobrze, dołączy teraz Highland Park z Orkney, z Mainlandu, fajnie. Jest to whisky, która jest trochę dymna, jak ją teraz ze Skapą zestawić, która jest miodowa, deserowa i tak dalej, i tak dalej. Także jak widzicie, ta koncepcja regionalności jest koncepcją, która jest potężnym uproszczeniem i każda osoba, która zaangażuje się w świat whisky i zacznie analizować go nieco bardziej dogłębnie, bardzo szybko zwróci uwagę na to, że jest to koncepcja powierzchowna i koncepcja, która może być takim drogowskazem, ale tylko bardzo generalnym, drogowskazem uogólniającym, a uogólnienia dla osób mocno zainteresowanych tematem bardzo często mogą prowadzić do błędnych wniosków albo jakichś nieporozumień. Także należy na to uważać. Niemniej, mamy tutaj taką koncepcję, że są 3 nasy, także tutaj nie będziemy mówić im starszy, tym lepszy, choć są też starsze Ben Brackeny, tylko niedostępne w Polsce. No i tutaj mamy koncepcję 3 nasów, czyli whisky No Age Statement bez deklaracji wieku, które to whisky pochodzą z 3 różnych regionów, konkretnie Speyside, Highland i Islay. Nie spodziewałbym się, że pojawi się Ben Bracken z Campbelltown. No musiałby to być oczywiście wtedy coś ze stajni Springbankowej albo z Glenskoshi, czyli ze stajni Loch Lomondowej. Nie wiem, raczej nie. Nie wiem jak z Lowlands. No a z Islay mamy tutaj spotkanie, z Highland też i ze Speyside też, czyli te większe regiony. Co jeszcze warto powiedzieć o tych regionach? Przede wszystkim prawnie jest dopuszczone, że Speyside, największy region, w którym znajduje się mniej więcej połowa destylarni whisky szkockiej słodowej, to jest region, który należy do Highlands. Także trzeba powiedzieć, że Speyside jest takim elementem Highlands i niektóre malty, na przykład Glenfarclas, nie piszą na etykietach Speyside Single Malt Whisky, tylko Highlands Single Malt Whisky, pomimo że znajdują się w Speyside. Także tak naprawdę Ben Bracken Speyside mógłby w pełni legalnie, prawnie nazywać się Highlands Single Malt Scotch Whisky, tylko wtedy kanibalizowałby się z tym Highlands Single Malt Scotch Whisky Ben Bracken i tak dalej. Także to jest taki temat. Do tego istnieją też pewne wyjątki dotyczące tego nazywania regionów, ponieważ region może pojawić się na etykiecie. Na etykiecie może się, bo jest te 5 regionów takich chronionych prawnie, definiowanych prawnie, o których mówiłem, ale mogą też pojawić się regiony, które nie są definiowane prawnie. Na przykład Highland Park mogłaby napisać Orkney Single Malt Whisky, czyli whisky pochodząca właśnie z Orkadów. Także to jest możliwe. Oprócz tego, jeśli jakieś marki whisky uwzględniają nazwę regionu niezależnie od tego, czy z niego pochodzą, mogą te nazwy regionu stosować, jeśli powstały przed rokiem 2009. I przykładem może być tutaj whisky Highland Queen, czyli Królowa Pogórza, która wcale nie musi być whisky z Highlands, ale może się tak nazywać, ponieważ jest historycznie udokumentowane, że jest to działający biznes, który whisky swoją sprzedawał. Także tak to wygląda.
Oprócz tego, moi drodzy, warto dodać, że ta nazwa regionu zwykle poprzedza nazwę kategorii, więc jest to Speyside Single Malt, Highland Single Malt, Islay Single Malt. Może występować też gdzieś indziej na etykiecie, ale nie może być bardziej prominentna. Także nie moglibyśmy zrobić takiej sytuacji, w której mamy tutaj napisane Ben Bracken, Speyside na całą tubę i na przykład tu na dole Blended Whisky. To akurat oczywiście nie jest blend, tylko jest single malt, więc raczej producenci single malta chcą się chwalić tą kategorią, bo to jest ta królewska kategoria, ale takie, że tak powiem, koncepcje byłyby też możliwe i wreszcie, kiedy pojawiają się blendy i blended malty, one również mogą wykorzystywać regiony, ale na przykład w przypadku takiego blended malta, jeśli jest to malt, który pochodzi z whisky z różnych regionów, należałoby napisać, że jest to na przykład Highland i Islay Blended Malt Whisky. Przypominam, że nazywanie takich maltów Pure Malt ani Vatted Malt nie jest już możliwe. Pure Malt nie jest możliwy w ogóle. Dobra, no to tyle. Pozwólcie, że naleję już tego pierwszego Ben Brackena, bo jest tu co robić. Wielu oglądających zauważyło już, że ubywa tego Ben Brackena, bo w tylu odcinkach już był. Dobra. Zwracam też uwagę wszystkich oglądających na fakt, to już mówiłem wcześniej, ale jeszcze raz przypomnę, że te Ben Brackeny są doskonale dobrane do mojego tartanowego obrusu, który umieściłem tutaj na okres świąteczny. Oczywiście z inspiracji, którą przyniosła tutaj moja żona, także kaszmirowy obrus, który mamy zwykle z kratką Stara Anglia, na razie znika na okres świąteczny. Dobra, też mówiliśmy sobie kiedyś o tych technikach rozkładu butelek na półkach przez osoby, które zaczynają kolekcjonować, więc tuba jest wtedy wskazana. Ja tub nienawidzę, pokażę Wam, zresztą nie zawsze są tuby. Niedługo chcę nagrać odcinek o tym 40-letnim kambusie, czyli whisky zbożowej z nieistniejącej destylarni. Chcę powiedzieć trochę o wpływie beczek na whisky i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ten kambus akurat mieszka w takiej, piękna butelka, tak wygląda, ale mieszka w tak wielkiej trumnie, no że po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, że ona ładnie wygląda, miło się ją kupuje, ale przechowywanie jej nie należy do przyjemności, bo gdzie to wstawię? Także, ale powiedziałem, bo gdzie to wstawię? Malkontencko trochę. Także dla mnie te tuby nie są żadną radością, natomiast przypominam sobie te czasy, kiedy whisky zaczynałem kolekcjonować, więc tuby pieczołowicie kolekcjonowałem, teraz wyrzucam. I te tuby stawiałem w taki sposób, żeby optycznie zwiększyć moją kolekcję. Także wyglądało to... Wyglądało to tak i jak widzicie, ta kolekcja może nagle sobie tutaj spuchnąć i jestem przekonany, że wielu oglądających też takie techniki optycznego ubogacania, powiedziałbym takiego home merchandising albo whisky staging, stosuje. Dobra, tyle w temacie. Ben Bracken Speyside Polany. Nie, dobra, zabieram te tuby. Teraz się weźmy za Ben Brackena Highlands. Znak akcyzy zostaje usunięty. No, nie wiem, czy tutaj dam radę paznokciem. O, jest, udało się. Czyżby Ben Bracken nie chciał się przede mną otworzyć, moi drodzy? No, na razie jeszcze tutaj naciskam mocno, bo nie chcę się uciekać do narzędzi jakichś. No dobra, nie mogę, ale widzę, że leży tutaj mój flażolet, więc będę pierwszym gościem w historii świata, który otwiera whisky flażoletem, moi drodzy. Oczywiście zadziałało. A tak swoją drogą... To był mój coming out flażoletowy, o którym mówiłem już wcześniej. Ben Bracken otworzony. Mam nadzieję, że mnie za to nie zjecie. Dobra. Okej, okay. Teraz się trochę zarumieniłem. Ja się rzadko peszę, ale trochę się zarumieniłem. Ktoś mnie pytał w komentarzu po ostatnim odcinku dotyczącym kaszkietu, jak mi się nagrywało w miejscach publicznych. I mówiąc szczerze, to dopiero po przeczytaniu tego komentarza przeczytałem, czy zdałem sobie sprawę, że faktycznie nagrywałem w miejscach publicznych. Dla mnie to nie było oczywiście pierwszy raz, ale także nie było to dla mnie żadnym dyskomfortem. Także jeśli odcinek o kaszkiecie się Wam podobał, to jestem bardzo zainteresowany
waszymi komentarzami na ten temat, ponieważ mamy takie odczucie w zespole, że w końcu, co było trudne i trochę męczące, w końcu udało nam się znaleźć taką formułę odcinka ubraniowego, która jest atrakcyjna dla oglądających, w której można sobie trochę pożartować, można sobie trochę pogawędzić, można też te ubrania ukazać, bo to było dla mnie największym problemem. Kiedy nagrywałem odcinek o ubraniach przez pół godziny, tutaj siedząc za krzesło, opowiadając wam, nie, siedząc za stołem i na krześle, opowiadając wam o tym, że jakieś ubrania są takie, a inne takie, to miałem takie wrażenie, że jednak ubrania są wizualne, niewerbalne, że o whisky można mówić, o ubraniach nie tak dobrze się mówi, więc trzeba je pokazywać. No i wydaje mi się, że taką formułę znaleźliśmy, także jeśli ta formuła jest dla was w jakikolwiek sposób interesująca, to będę bardzo obowiązany za komentarz. Dobra. Ben Bracken Isla też polany. W porządku. O, już tutaj dymem zapachniało. Nie ma żartów. Okej, okay, moi drodzy, więc mamy teraz tę koncepcję marketingową, w której pojawia się whisky, która jest whisky tej samej marki. Marka, jej nazwa nie jest zgodna z nazwą destylarni. I whisky ta reprezentuje różne regiony produkcji, więc łatwo domniemać, także po różnych kolorach. Zresztą wybór kolorów tradycyjnie szkocki, taki właśnie tartanowy, widzicie, Bordeaux, British Racing Green, taki ciemny Royal, no Royal Blue może to nie jest, ale taki, nazwałbym to taka toń morska granatu. Także zresztą dopasowałem do tego granatu kolor paska do zegarka dzisiaj, także jak widzicie tutaj. No i też taka odświętna sytuacja dzisiaj w Miller Mensor, Miller Spirits Manui, mamy wigilię firmową. Także dzisiaj ubrałem się tak powiedzmy półformalnie, ale jak każdy prawdziwy facet wyjąłem z szafy swoją różową koszulę, bo uważam, że każdy gdzieś tam różową koszulę powinien mieć, żeby się jej nie bać, moi drodzy. No i dobrze. No i teraz czego moglibyśmy się spodziewać jako konsumenci? Mamy single malta, więc nas kusi, bo jest single malt. Jest tani, więc nas kusi, bo cena jest atrakcyjna i do tego jest jeszcze zaproponowana jakaś koncepcja, która sugeruje pewne jakieś możliwości sensoryczne. Czyli jest taka sytuacja, że pomyślimy sobie tak, ok, kupię te trzy whisky, one będą inaczej smakować, ja nauczę się rozróżniać whisky. Sprawdzę, czy taka koncepcja może się zrealizować w rzeczywistości, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że zobaczymy sobie, czy te whisky w ogóle warto pić. No dobra. Ben Bracken Speyside jest jak zawsze, czyli roślinny, słodkawy, niestety zbożowy też. Niestety, tak młodo zbożowy. Okej. Okay. No jest tak jak było. Niech będzie, że mu dałem to 71, choć dziś bym mu dał bardziej chyba 68. Albo coś takiego, bo jednak czuć nim wyraźnie młodość. Jest maltem, jest intensywność smaku, ale ten finish jest trochę taki goryczkowaty. No jest tak jak jest. W każdym razie, moi drodzy, no cóż, od Space Adera oczekiwałbym wyższej takiej, wyższej deserowości, wyższej słodyczy. Myślę, że to, czego bym oczekiwał, takie minimum przyzwoitości, było ciekawie pokazane właśnie w Glendronachu, którego piliśmy ostatnio. Także przypomnę tylko, bo on tu cały czas stoi. Ja wiem, że już ten trik robiłem, ale myślę, że Ben Bracken z Lidla obejrzy sporo nowych ludzi, także przypomnę tylko, tak wygląda Glendronach w wersji 4,5 litrowej. Jeśli macie ochotę obejrzeć ten odcinek, koniecznie do niego wpadnijcie. Rozzłoszczę też trochę miłośników mojego kanału, którzy oglądają mi cały czas, bo przypomnę o tym, że kanał oczywiście można subskrybować już teraz, wciskając też dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach następnych i następnych. Dobra, moi drodzy, przepraszam was za to ciągłe przypominanie o subskrypcjach, ale to jest dla mnie ważne, aby przypominać osobom, które zaczynają dopiero oglądać mój kanał, żeby na tym kanale pozostać. Także musicie potraktować to jako mini przerwę na reklamę, ale myślę, że w porównaniu z tym, co dzieje się w telewizji, gdzie reklamy trwają tyle, co mój cały odcinek, myślę, że jakoś to przeżyjemy. Dobra, przechodzę teraz do Ben Brackena Highland. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, spodziewałbym się po Highlanderze jakiejś whisky, która... W ogóle to muszę wam powiedzieć, bo tutaj rzuciłem okiem na oficjalną notkę smakową, która jest na tubie. I ta notka no, sprawiła, że moja wyobraźnia zaczęła naprawdę szybko pędzić do przodu.
I jest tak. Nobliwa whisky z ciepłymi, bogatymi aromatami kremu brûlée, kandyzowanych pomarańczy oraz miodu i marcepanu. No tutaj to tłumaczenie, powiedział mi, jest trochę ubogie, bo tu jest aż tak ładnie napisane, wzruszająco, że jest to honey dipped in brioche and marcipan. Jejku, dobra, no czekam bardzo na to, czyli tutaj się pokaże, może będzie tak deserowo, a może będzie tak, jak często bywa, a często bywa tak, że to, co jest na oficjalnej notce na kontretykiecie, producenci wykorzystują takie coś, że postrzeganie smaku i aromatu jest bardzo subiektywną sprawą, więc często zdarzają się takie sytuacje, w których po prostu można sobie napisać dużo. Ale tutaj oczywiście tam nie rozwodziłbym się w takich tematach, że tutaj są nie wiadomo jakie marcepany, pomarańcza i tam krem brûlée, o, czuję krem brûlée. Tak to może nie jest, ale faktycznie jest tak, że aromat jest niezbyt lotny, niezbyt intensywny. Trochę taki wyblakły bym go nazwał. Trochę taki niezbyt rzutki. Natomiast jest słodki. Rzeczywiście jest trochę miodowy. Trochę karmelowo-czekoladowy. Całkiem przyjemny. No oceniam ten aromat na pewno przyjemniej niż w Space Siderze, którego piłem przed chwilką. No cóż, ale w smaku, niestety podobnie jak w Benbrakenie ze Speyside, wychodzi młodość. Jest wyraźna pieprzność. Pieprzność przejmuje tutaj stery, taka pieprzność lekko alkoholowa. Wyczuwalna wyraźnie. Trzyma się języka. Finish nie jest taki pełen goryczy jak w tym pierwszym przypadku. Także jest to whisky, którą można wypić, ale obie te whisky piłbym z lodem, z tym, że chętniej piłbym whisky z Highland, szczerze mówiąc, w tym wypadku. Także oceniłbym ją trochę wyżej. Myślę, że to jest whisky, która, jak temu trochę obniżyłem, niech, no nie wiem, czy one mogą wyjść z tej 70. To jest moim zdaniem whisky na to 71 punktów, które pierwotnie dostał Speyside. Niech tak to wygląda, temu Speysiderowi troszkę tam musi jednak odejść po weryfikacji, po wielu spotkaniach, te parę punkcików w dół. Jest to malt, którego, szczerze mówiąc, piłbym z lodem. Tak to wygląda z mojej perspektywy. No i oczywiście przy Benbrakenach pojawia się pytanie, skąd one są, czyli z jakiej destylarni taki malcik pochodzi. W przypadku Benbrakena Speyside wiemy o tym, że, czy ja go tu mam? Mam. Moja żona niedługo wypędzi mnie z domu, bo tutaj moje stanowisko do nagrywania zaczyna obrastać w niezliczone butelki. Nie wiemy tego na pewno, bo są to informacje z internetu, a to, co napisali w internecie, wcale nie musi być prawdą. Natomiast też już rozmawialiśmy o tym w odcinku o whisky tam na Wulin, że prawdopodobnie Benbraken Speyside pochodzi właśnie z tam na Wulin. Więc można by tu próbować wysnuwać jakieś wnioski. Skoro tam na Wulin należy do White McKay, to destylarnia z Highlands, która należy do White McKay, to jest na przykład Dalmore. Ale czy to jest Dalmore, nie wiadomo, także powiem zupełnie szczerze, że nie mam żadnego pomysłu, skąd może być ta destylarnia, czy która to może być destylarnia w Highlands, która Benbrakena produkuje. Natomiast troszeczkę inaczej czuję się w wypadku whisky z Islay, ponieważ tutaj nie powiem, że mam przypuszczenie graniczące z pewnością, ponieważ jest to wyłącznie przypuszczenie. Natomiast po przemyśleniu sobie tematu, no to wydaje mi się, że jest tak. Przede wszystkim odrzuciłbym od razu destylarnie takie jak, no wiadomo, Buna nie robi dymu, więc to Buna nie będzie. Brooklady nie robi dymu, robi trochę Porcelain, ale raczej Brooklady to też nie będzie. Kilchoman jest malutką destylarnią, także Kilchoman to raczej też nie będzie. Artbeck jest destylarnią bardzo pożądaną, także wydaje mi się, że oni wszystko, co mają, sprzedają na pniu pod marką Artbeck, także myślę, że Artbeck to też nie będzie. Zostaje Lagavulin, który to jest taką troszeczkę perełką Diageo, także myślę, że jeśli już, to musiałoby to iść w stronę bardziej wolumenową. I zostaje Laphroaig. Jeśli to będzie Laphroaig, to powinno być takie dymne uderzenie, że za chwilę się tutaj z tym zapoznamy. No i zostaje jeszcze Bowmore i Kalila, destylarnie, od których myślę, że można kupić jakąś tam whisky, jak się jest na poziomie kupca, jakim jest Lidl, a nie jak jest się
takim ziomeczkiem, który przychodzi, dzień dobry, mogę kupić beczkę. Więc szczerze mówiąc, nie piwszy jeszcze, stawiam na to, że jest to Kalila. Ale, bo tutaj, jeżeli no to jest Ayla Sengmo, to ona musi pochodzić z Ayla. Więc no stawiałbym na Kalila, destylarnia wolumenowa, duża produkcja, szeroko dostępna w niezależnym bottlingu, także istnieją układy, po których można te whisky kupić od Diageo, więc w ten sposób bym to widział. Dobra, i ona będzie potężna i niezapomniana, z rozmaitymi aromatami morskimi, dymem z ogniska, solonymi bananami, pieczonymi jabłkami, które poruszają zmysły. No cóż, moi drodzy. A i tutaj jeszcze druga, bardziej rozbudowana notka smakowa. No to jestem bardzo ciekaw, jak rozbudowaną notkę smakową ma ten Ben Bracken Highlands. Tutaj będzie jeszcze niezapomniany smak kawy, gorzkiej czekolady. No to tutaj ta gorzka czekolada to bardziej niestety ta gorycz była, nie gorzka czekolada. Także wiśnie. Highland Masterpiece. No nieźle, nieźle. I tutaj mamy ciasto orzechowe, przyprawy sól morska, czekolada i czarne toffee. Nie wiem, co to jest czarne toffee, ale zaraz zobaczymy, czy to wszystko tam faktycznie jest. Dobra. Dobra, moi drodzy, więc ogólnie stawiam na Kalilę po raz kolejny. Aromat jest dymny, jest łagodnie dymny, jest najbardziej wyrazisty z całej trójki, co nie jest żadnym zaskoczeniem, bo oczywiście te związki fenolowe, które warunkują zapach dymny, są lotne. Ja mam w ogóle taką teorię, że jeśli się robi tanie whisky, to generalnie powinna tam być wykorzystana whisky dymna, ponieważ whisky dymna najbardziej woaluje, czyli to, co musi być piękne w Speyside'erze i w Highlanderze, co musi pochodzić z beczki, co ciężko od beczki wyciągnąć w nasie, w krótkim czasie, i jeśli nie jest się destylarnym, ma się dostęp do nie najlepszej, pierwszej i najwspanialszej selekcji beczek, bo przecież to malty budżetowe, może przykryć dym. I w przypadku whisky z Ayli często tak się dzieje i muszę powiedzieć, że tutaj ten aromat jest całkiem, całkiem. Okay. No to tak, mamy tutaj bez wątpienia dymność. Dymność jest pod kontrolą, więc Laphroaig moim zdaniem odpada całkowicie. Obstawiam Kalilę zdecydowanie. Niestety po raz kolejny pokazuje się ta pieprzność, która jest nie aż tak przynajmniej przeze mnie pożądana, bo w whisky fajnie wyleżakowanym molcie jednak powinna ta pieprzność być pod kontrolą. Tutaj ta pieprzność bierze górę, czyli ta whisky z kolei, ten Ben Bracken Ayla, dostałby zdecydowanie najwięcej punktów za aromat, ale ma w mojej ocenie tutaj taki charakter trochę niezbalansowany, bo ta pieprzność pokazuje się w pierwszym rzędzie. Ale oprócz tego, dymność jest wyraźna, jest trwająca, jest taka właśnie ogniskowa. Nie mogę powiedzieć, że zabiera mnie to na plażę z wodorostami i ostrygami, jak Portelen, którą piliśmy kilka dni temu, natomiast jest trwająca, jest to, myślę, że akceptowałbym tego Ben Brackena jako takiego dymnego molta dla początkujących i traktowałbym go jako zdecydowanego lidera tego Ben Brackenowego trio. Także tak się to u mnie przedstawia. Ale tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, która być może niektórych zaskoczy, innych z pewnością rozentuzjazmuje, ale nie chciałbym, żeby się tutaj za bardzo podniecać tym tematem, bo to jest tylko takie doświadczenie, ale wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy kapitalizować na tym, żeby na przykład tego Ben Brackena Speyside'erowego i tutaj zupełnie strzelając, bo to oczywiście nie jest takie proste, ale że te jego aromaty, myślę, że można by trochę uzupełnić właśnie tą Aylą. I być może, i tylko być może, aha, tej Ayli muszą być punkty jeszcze.
Ja myślę, że ta Ayla u mnie urwie 73 punkty. Dużo. To już jest taki wynik zaskakujący trochę dla mnie. Natomiast rzeczywiście no, ta Ayla jest najlepsza. Ten balans ją obniża, ale to już jest aromatem. No na pewno jest to poziom, który gdzieś tam zbliża się do biedniejszych podstawek. Nie wiem, czy się, nie, może do biedniejszych podstawek Zaili się nie zbliża, bo jednak Kalila 12 trzyma poziom, Laga 16 trzyma poziom, Lafroig Dyszka trzyma poziom, Artbeck Dyszka trzyma poziom, także może nie jest aż tak, że tutaj może to być substytut dla podstawki, natomiast w stosunku jakości do ceny oceniam, że jest to whisky interesujące. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co ta odrobina Ayli zrobi tej odrobinie Space Hidera. No i cóż, tutaj rzeczywiście dzieje się lepiej. I co ciekawe, robię na chwilkę przerwy. Pójdę się jeszcze napić wody, ponieważ po tym dymie nie jestem gotowy tak od razu degustować, więc zaraz wracam. Jednak po whisky dymnych to czyszczenie zmysłów jest istotnym tematem. Zobaczmy, co ta Ayla robi Space Hiderowi. No i cóż, muszę powiedzieć, moi drodzy, że robi mu bardzo dobrze, ponieważ ta nieco męcząca zbożowość znika. Co ciekawe, whisky ta, dodałem mniej więcej 2 trzecie, 1 trzecie, ale tutaj nie nabnęłem się na to. Co ciekawe, ten aromat został, że tak powiem, ubogacony w stronę roślinną i owocową. Natomiast dymność nie jest tutaj wyraźnie manifestowana, więc pojawia się to, co słyszeliśmy zresztą od Caroline Martin, kiedy robiłem wywiad dotyczący kuparzowania, że whisky dymna może wcale nie być manifestowana jako dym, ale może ubogacać smak i aromat. Więc całkiem ciekawe doświadczenie. Ja bym powiedział teraz, że mam do czynienia z whisky z Highlands, więc już nie wiem, trochę świruję i wariuję, ale w końcu to odcinek, w którym otwierałem whisky flażoletem. No tak, teraz muszę powiedzieć, że to jest naprawdę highlanderski, całkiem ciekawy aromat. No dobra, w smaku jednak ta dymność jest wyraźnie manifestowana, więc powiedziałbym, że jednak odrobinkę przesadziłem z tą, chciałem powiedzieć, z tą Kalilą. Nie chcę tak mówić, bo nie mam żadnej takiej pewności, ale odrobinkę przesadziłem z tym Ben Brackenem Ayla. Myślę, że ciekawe by było i może sobie to nawet zrobię takie jakieś tematy dla informacji własnej. Myślę, że ciekawe byłoby poeksperymentowanie z jakąś mniejszą objętością Ayli w tym Space Hiderze. Tak, żeby ujarzmić i ubogacić jego aromat, ale nie manifestować dymu w smaku, bo ten dym teraz jest takim dymem. Chciałbym, żeby on był dymem delikatnym, a on jest dymem wyraźnym, trochę za wyraźnym w mojej ocenie i dominuje tutaj. A jakbym chciał się napić whisky dominująco dymnej, to po prostu bym się napił tej dymnej. Także tak to wygląda. No cóż, moi drodzy, więc jesteśmy po degustacji Ben Brackenów z Lidla. Oprócz tego poszliśmy sobie w trochę tematów takich legalno-prawnych dotyczących regionów, terroir, dotyczących etykietowania. Na końcu stworzyliśmy jeszcze blended malta, który mógłby być legalnie określony jako Ayla Speyside, nie, to musiało być Ayla Speyside albo Speyside Ayla Blended Malt Whisky, więc jest to taki temat, no ciekawy, raczej niezbyt oczekiwane połączenie, ale kto wie, całkiem nieźle wypadło. Także jak widzicie, dzieje się. Moi drodzy, nie ukrywam, że myślałem o tym, żeby nagrać następny odcinek o Ballantine's Brazil i na pewno to zrobię niedługo, ale mam też w zanadrzu, żeby już zakończyć temat Lidla. Mam też w zanadrzu takie dwa ananaski. Tutaj 5-8-letni blended malt też z Lidla. Także być może ten temat byśmy zamknęli. Czy ja tutaj mam coś jeszcze ciekawego dla was? Mam jeszcze, ale nie wiem, ja nawet nie wiem, czy to jeszcze jest sprzedaży, bo ja to kupiłem jakiś czas temu. Mam jeszcze Hawks 3 Bourbon, czyli bourbon z Biedronki. Mam jeszcze 40-letniego Kambusa, o którym wspomniałem. Mam jeszcze w najbliższych planach 34-letnią Brorę z już nieistniejącej destylarni. Ona zasługuje na jakieś lepsze miejsce, więc położę ją tutaj. Z takich rzeczy, o których jeszcze chciałbym nagrać. Czy ja coś tutaj jeszcze mam? A, okej, wiem co mam. Mam jeszcze Laudersa, o którego też wiele osób prosiło. I jeszcze chciałbym nagrać niedługo, bo to już naprawdę muszę wstać na to. Obiecuję, że będzie, bo to już jest, nie wiem, kilkadziesiąt komentarzy o to pyta. Na pewno będzie Bushmills Dyszka.
Dobra, nie. A jest. I na pewno jak już zrobimy Bushmillsa dyszkę, to weźmiemy jeszcze Bushmillsa White i myślę, że gdzieś tu jeszcze znajdę. O, jest. I jeszcze Bushmillsa Black. Także jak widzicie, jest co robić, a to i tak tylko frakcja tych whisky, które mam w planach. Także jeśli macie ochotę, koniecznie subskrybujcie mój kanał, wciśnijcie także dzwoneczek, żeby nie zapomnieć o tym, że są nowe odcinki. Znajdźcie mnie na fejsie, znajdźcie mnie na Instagramie, abyście mogli zobaczyć, co dzieje się w kuluarach mojej pracy związanej ze spirytualiami oraz klasyczną męską elegancją. Polecam Wam różowe koszule, pomyślcie, czy nie są czymś dla Was. Zachęcam Was do odwiedzania mnie w przyszłości i żegnam się już tradycyjnym pożegnaniem. Wielkie dzięki i do zobaczenia!